Cześć, witam serdecznie. Dzisiaj poniedziałek, 16 października. Trzeba zacząć tydzień pracy. Ja dzisiaj z małym poślizgiem, bo musiałem szybko jeszcze zakupy porobić, ale to, co Wam chciałem powiedzieć, to odnośnie klei. Ja używam głównie niemieckie kleje, znane na całym świecie ze swojej solidności i niezawodności. Takie dwa to są moje główne kleje. I jakiś czas temu przeprosiłem się jeszcze z tym klejem. Jest to rewelacyjny klej, jeżeli chodzi o wklejanie elementów materiałowych, skórzanych wewnątrz buta. Bardzo szybko można po klejeniu zszyć maszyną i nici się nie ciągną, nie lepią się do kleju. Więc do wklejania zapiętek, do jakichś łat, do takich prac, które musimy zaraz przeszywać, to on się idealnie nadaje. Nie są to kleje tanie, ale jakość jest naprawdę solidna. To tak jak pokazywałem te trzy kleje główne, a również bardzo często używa się takiego kleju. Bardzo dużo szewców oficjalnie mówi, że klej typu kropelka jest czystym złem i oczywiście źle zastosowany jest czystym złem. Natomiast jeżeli wiemy, jak go zastosować, do czego on się nadaje, a do czego się nie nadaje, to jest niezastąpionym tutaj elementem pracy w zakładach szewskich. Natomiast teraz sezon jesienny. Pogoda już się taka zrobiła, że wymieniacie swoje buty i największym problemem jest to, że są za ciasne. Czy macie haluksy, czy macie jakieś większe podbicie, szerokość stopy i dużo butów przynosicie na rozciąganie. A więc tym szewc Wam może pomóc, ponieważ zakłady szewskie dysponują specjalnymi maszynkami, specjalnymi kopytami, które mogą naprężać Wam z taką siłą but, który ciężko by było, żebyście to rozchodzili bezboleśnie. Dlatego warto jest, jeżeli macie za ciasne buty, głównie na szerokości, ale też troszeczkę na długości też czasami da radę zrobić, to odwiedźcie jakiś swój zakład szewski w pobliżu i na pewno Wam szef z tym pomoże. Słuchajcie, dzisiaj będę robił tutaj. Tu jest takie rozerwanie materiału i tutaj będą te całe elementy wymienione. Ja nawet chyba mam tutaj już tak, mam już tutaj skórkę przygotowaną. Będzie taka skóra, więc myślę, że to się tutaj nada dobrze. Tutaj głównie to poszło na tych perforacjach, ponieważ ona była nakuwana. Czasami jest tak, że skóra jest akurat nie gdzieś z boku bydlęcego robiona i tam jest, te włókna są bardziej luźne, bardziej słabe. Jeszcze perforacja powoduje to, że to się troszeczkę osłabia, więc może takie coś się zdarzyć. Okay. Co jeszcze? Tutaj chciałem pokazać Wam, naprawiłem uchwyt z torebki. Jest to, tu jest tak parę elementów tak zawiniętych. I nawet to wyszło tak fajnie, że to się nie rzuca w oczy. Jest tutaj ta, dwa paski były tutaj zmontowane do siebie. Jest skóra, jest ścieniowana, jest zagięte, są boki tak jak, żeby to wyglądało jak oryginalnie, żeby nie odstawała jakaś tutaj mizda z boku, tylko jest to ścieniowane, zagięte i dopiero jest pasek zrobiony. Widzicie, jakby to nie było ścieniowane, to by było bardzo grube. A tutaj są dwa paski ścieniowane. Dzięki temu ta skóra po brzegach jest na tyle cienka, że udało się to zagiąć i nie wygląda tak bardzo grubo. Dlatego narzędzia, maszyny specjalistyczne też bardzo pomagają w pracy. Nie dość, że przyspieszają pracę, to jeszcze powodują, że te naprawy są ładniejsze. Co jeszcze? Słuchajcie, co tak tutaj jeszcze widzę, że mam do... Aha, muszę się spieszyć. Szybko się zaraz przebieram i do roboty, bo częsty problem to jest też takie coś, że widzicie, tu są paski z ekoskóry, z takiej sztywnej ekoskóry, która no musiało się to po jakimś czasie zepsuć. No i tutaj muszę to wszystko rozpróć, leciutko skrócić każdy z paseczków, wkleić. Do tego będę potrzebował oczywiście ten klej. Następnie to będzie przeszyte i wzmocnione.
i myślę, że plecaczek jeszcze troszeczkę wytrzyma, posłuży. Tutaj oczywiście do klejenia przody. Tutaj nie wiadomo, dlaczego jest taki wtopiony ten klej. Czyżby buty były prane? Z tego, co dotykam, to myślę, że tak, że mogły być wyprane. I tutaj klej po prostu został wtopiony bardziej w materiał. To niestety trzeba dokładnie wyczyścić i dopiero to jakoś skleić. I to jest tak samo w dwóch butach. Niestety, ale nie pierzcie butów raczej w pralce. Odradzam tego. Płyn, szamponik, rozcieńczyć w jakimś pojemniczku troszeczkę wody, zrobić szczoteczką pianę i te 20 minut poświęcić na wyszczotkowanie, wyszorowanie buta. Następnie jakieś ściereczki, najlepiej z mikrofibry, które wsiąkną Wam później tą wodę, nadmiar wody i wysuszcie buty. I później, jeżeli macie skórzane elementy, to dobrze jest jakiś olejowy impregnat, coś co Wam, co ta skóra nie będzie taka sztywna jak tutaj. Wtedy buty Wam wytrzymają naprawdę, naprawdę długo. Tutaj jeszcze będę robił, o kurczę, i to jeszcze na dzisiaj, więc muszę się spieszyć. Tutaj klientka ma jakąś ortezę i tutaj by trzeba zasłonić materiałem, żeby nie psuł się, żeby cholewka buta się tutaj nie psuła, więc muszę zabezpieczyć to takim mocnym materiałem, który będzie odporny na tarcie i zabezpieczy tutaj wewnętrzną część buta. Słuchajcie, to na tyle z poniedziałkowego przeglądu napraw. Ja Wam życzę miłego tygodnia i do usłyszenia. Jeżeli macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach. Ja przez te parę dni się jakoś spróbuję ogarnąć, bo jeszcze w domu miałem małe przemeblowanie. Meble przyszły, cały weekend meble składałem i jeszcze muszę parę rzeczy dorobić, półeczki, jeszcze to wszystko dokończyć, ale jak już się ogarnę z tym wszystkim, to postaram się te wszystkie Wasze komentarze poczytać, zrobić sobie notatki i może na jakimś takim krótkim filmie postaram się coś Wam odpowiedzieć. Trzymajcie się, cześć!